Dwa ostatnie lata minęły nam wszystkim pod znakiem walki z epidemią. Okazało się, że największe wyzwania są w ochronie zdrowia, że musieliśmy szybko przestawić nasze szpitale, nasze systemy ratownictwa medycznego, że musimy szybko doposażyć niezbędny sprzęt ochrony osobistej, ale też sprzęt ratujący życie, sprzęt diagnostyczny, nowe karetki. Dzięki środkom europejskim zrealizowaliśmy jeden z największych projektów w skali Europy za 500 mln zł. No i teraz ogłaszamy swoisty konkurs pod hasłem Lider Zmian i chcielibyśmy, żeby tym razem lider dotyczył ochrony zdrowia, czyli Lider Zmian w ochronie zdrowia. Zachęcamy do zgłaszania się do 15 lipca bieżącego roku.